Cześć, to Hilpitero, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Hanzyrostok, Road to Glory. Jesteśmy po długiej przerwie, wracamy. Dzisiaj trochę inaczej to zrobimy, bo trochę czasu minęło od ostatniego odcinka, więc trochę sobie przyspieszymy dzisiejsze tempo. Opowiemy kilka spotkań w tym odcinku i być może już niedługo, i może już jutro nawet zaczniemy dalej kontynuować naszą przygodę w pierwszej Bundeslidze. To nie jest prosta sprawa, nasza przygoda w pierwszej Bundeslidze, no cóż. Dzisiaj pierwszy mecz w tym odcinku to mecz z Hamburgerem Sportverein Puchar Niemiec. To akurat nasza bolączka w strefie spadkowej nie obchodzi nas, bo w strefie spadkowej, wiadomo, liga są problemy, ale Puchar rządzi się swoimi prawami. Jak dobrze wiecie, tutaj nie ma żadnych zasad, nie ma żadnych prawideł i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie, dlaczego mi nie było przez tydzień na YouTube? Mówiłem o tym w poprzednim filmie. Nie mogłem po prostu nagrywać. Natura to tak chciała, że nie. Peter, zrób sobie przerwę. No i cóż, musiałem tą przerwę zrobić, co zrobiłem. Teraz wracam, mam nadzieję, że będzie lepiej niż wcześniej. Że zostawicie tę słabkę w górę, że mnie wspomożecie i tak dalej, i tak dalej. Okej. Mamy ten mecz z Hamburgerem Sportverein. Powiem wam szczerze, że jeżeli kiedyś narzekałem na EA, że denerwuje mnie słupkami, jakimiś chamskimi zagraniami, to w tym meczu EA denerwowała komputer. W tym meczu tak to było. I koniec końców, wyszliśmy na prowadzenie. Tak, to oni mieli lepsze sytuacje, ale to my wyszliśmy na prowadzenie. Brzmi znajomo? Dokładnie. Przeważnie tak jest, kiedy komputer ma problemy, to wtedy oni nagle, op, bogowie EA wchodzą na górę i dają im magiczną moc. Tym razem tak nie było, tym razem to my mieliśmy tą magiczną moc, co widzicie też w tym przypadku. Naprawdę, w tym spotkaniu po raz pierwszy od dawna miałem tak dużo szczęścia, ale szczęście sprzyja lepszym. Chociaż nie trwa wiecznie, bo w tym momencie zobaczcie, że można też stracić bramkę w taki idiotyczny sposób, gdzie obrońca wybija. Nikt nie podbiega do mojego przeciwnika, ma on sporo miejsca, uderza raz, uderza drugi i za drugim razem jest już skuteczny ten strzał, piłka wpada do siatki, mamy 1-1, 1-1 i musimy walczyć, ale w końcówce tego meczu mamy rzut rożny, strzelamy piłkę na bliższy słupek. Patrick Horn, niezawodny w takich sytuacjach, wysoki gość, prawie 1,90 m wzrostu i dają nam prowadzenie 2-1 w tym spotkaniu, a to oznacza, że awansujemy dalej. Awansujemy do 1/8 finału Deutscher Pokal, dalej liczymy się w grze o Puchar Niemiec i to jest najkrótsza droga do europejskich pucharów. Pamiętajcie o tym, musimy o to dbać, bo wreszcie mamy szansę, żeby daleko zajść. Naszym następnym spotkaniem w lidze to było spotkanie z Wolfsburgiem. Wolfsburg to zawsze bardzo dobra marka. Wolfsburg to zawsze drużyna, która walczy o wysokie miejsca, ale w tym sezonie było inaczej. W tym sezonie Wolfsburg, podobnie jak my, plasuje się w dolnych rejonach tabeli. Oni gdzieś tam też właśnie walczą, żeby uniknąć spadku. W tym momencie byli nawet pod nami, mając tyle samo punktów. Jedno miejsce nad strefą barażową. No ale w tym spotkaniu nie bawili się. W tym spotkaniu podeszli do tego naprawdę na serio. Chcieli ten mecz wygrać i zaczęli naprawdę dynamicznie. Dimata, jeden z tych młodych zawodników, rozpoczął to spotkanie, ale zobaczcie, jak on uderzył. I ej, jak to jest w ogóle możliwe? Ja rozumiem, że w poprzednim meczu trochę daliście mi fory, ale od razu teraz rewanżujecie się takim czymś? Nie, 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 tak nie będziemy robili. Szczególnie, że przy kolejnej sytuacji w polu karnym mamy pinball, piłka ostatecznie trafia na tacę do Dimaty. Dimata strzela na 2-0 i nasze szanse w tym spotkaniu praktycznie zmalały do zera. Dokładnie, jest 2-0, a my nie mamy żadnych szans, żeby w tym meczu jeszcze do czegoś dojść. Jak się okazało, mieliśmy jedną bardzo dobrą sytuację. Dietrich wszedł do środka, pole karne, strzał, ale bez problemu poradził sobie z tym strzałem bramkarz Wolfsburga. No i ponieśliśmy porażkę 0-2 na wyjeździe z Wilkami. No ale David Luiz był w drużynie przeciwnika. No, naprawdę mieli ciekawy skład. 10. kolejka Bundesligi to mecz z Hertha Berlin na własnym stadionie. Kolejna bardzo ważna batalia, poważne starcie, kolejny mecz, gdzie potrzebujemy punktów. Zobaczcie tego gościa po prawej. Sprawdziłem potem na bazie danych. Gość ma 1,66 cm. To po prostu był bardzo niski. Na początku się z niego śmiałem, bo myślałem, że będę go dominował, jeżeli chodzi o fizyczność.
Ale potem ten gość pokazał mi, że nie. On takim knypkiem może jest niski, ale to nie odbiera mu sprytu w polu karnym. Zresztą teraz to widzicie, szytkowanie w pole karne, to właśnie ten wślizg tego małego gościa, ale on wraca na pozycję praktycznie napastnika, niczym center w NBA odgrywa piłkę swojemu partnerowi, a on technicznie pokonuje naszego bramkarza. No, niby 1,66 m, a w polu karnym zachował się jak rutyniarz, jak taki napastnik dwumetrowy. Zagrał po prostu sobie z nim kolega na ścianę. I nieważne, czy masz 1,66 m, czy masz 2,66 m, to jak widzicie, to nie robi różnicy w polu karnym, jeżeli jesteś dobrym piłkarzem, a ten piłkarz na pewno jest dobry. No cóż, przegrywaliśmy. Końcówka pierwszej połowy, musieliśmy się wziąć do ataku. I jak tutaj ze sytuacji? No trzeba jakiś taki chamski gol wywalczyć. No i chamski rzut karny nam się utrafił. W taki dosyć niezbyt naturalny sposób, ale sędzia dał 11, więc nie narzekałem. Piłkę ustawił na 11 metrze Carlitos i za chwilę zobaczycie, jaki był ostateczny werdykt. No ale sami widzicie, ten rzut karny taki dosyć ślimaczany, można by powiedzieć. Carlitos, 11 metr, między słupkami Klinsmann, syn byłego selekcjonera, no i Carlitos daje nam remis. W końcówce pierwszej połowy mamy 1-1, ale zobaczcie, no właśnie, Al Muwallad, jakiś Messi z Arabii Saudyjskiej, wziął się, rozpędził, wywołał zamieszanie w polu karnym, piłka do niego wraca, dośrodkowanie po raz drugi i tym razem jest skuteczne, bo głową piłkę do siatki kieruje jego kolega z Herty Berlin. Mamy 2-1, aha, to S-Fine, przypominam sobie, to jest S-Fine, ten cholerny S-Fine z FIFA 13. Ech. Złe wspomnienia, powiem, złe wspomnienia przywołuje. FIFA 18, on wciąż denerwuje ludzi. No ale to nie był koniec. S-Fine mógł strzelić piękną bramkę. Piłka odbiła się jednak od linii bramkowej na dobitce Buzelkę i tym samym zamknął nam jakiekolwiek szanse na punkt w tym spotkaniu. 3-1 Hertha Berlin i to był koniec. Taki był werdykt tego spotkania. Rezultat końcowy. Hertha Berlin dry. Hansa Rostockiens. Niestety druga porażka z rzędu w tym odcinku. A miało być jeszcze gorzej, bo przed nami kolejne starcie. Tym razem FC Köln na wyjeździe, 11 kolejka. FC Köln najbardziej bramkostrzelna drużyna w lidze i to drużyna, która już walczy nie o utrzymanie, o awans do europejskich pucharów. To już nie jest taka łatwa sprawa, a my musieliśmy się odbić. My tych 3 punktów, albo chociaż 1 punktu potrzebowaliśmy. A przed nami była drużyna, która jest 7 w tabeli, czyli tak jak mówię, walczy o europejskie puchary. I jak za chwilę zobaczycie, to jest najbardziej bramkostrzelna drużyna w całej pierwszej Bundeslidze. Najlepszy atak całej ligi. Razem z Hoffenheim. 2 bramki więcej od Bayernu Monachium. No cóż, w tym spotkaniu zapoczątkowałem specjalnie nową taktykę. Zabarykadowałem się. Przygotowałem się na to spotkanie. 5-3-2. Piątka obrońców z tyłu. Na to spotkanie. No bo jeżeli gra się z najlepszym atakiem w całej lidze, to trzeba zabarykadować. No pomyślałem sobie, okej, jesteśmy... Jacy jesteśmy, no nie jesteśmy faworytami, więc musieliśmy się zabarykadować. I jak się okazało, dało to pożądany efekt. 0-0. Misja wykonana. Nie był to mecz za bardzo interesujący dla kibiców, ale dla nas satysfakcjonujący, bo jeden punkt, tak jak już mówiłem, jakikolwiek punkt, potrzebowaliśmy go. I teraz... Kolejny wielki test. Przed nami starcie z Borussią Dortmund na własnym stadionie. Jeszcze lepsza drużyna, bo to nie jest ani 7, ani 6, to jest 2 drużyna w tabeli. To już jest drużyna walcząca o całe mistrzostwo, o najlepszą pulę w całej lidze. Jeden z najlepszych drużyn w kraju, Borussia Dortmund, 2 w tabeli, tak jak widzicie. 12 punktów więcej od nas. Także to już nie są przelewki, to już są poważne piłkarskie emocje. Ale jak za chwilę zobaczycie, no cóż, ta Borussia, czy ona ma tyle jakości? Za chwilę zobaczycie ich skład, na początku nasz skład. Owszem, podtrzymaliśmy naszą formację, piątka z tyłu. Jeżeli się to sprawdziło między innymi z Kolonią, to czemu mielibyśmy to przerywać? Tym razem jednak w ataku wyszedł Hadenius z Lopezem, a nie z Holandem. Potrzebowałem 2 naprawdę szybkich obrońców przeciwko Borussii, którzy zamieszają trochę w ich obronie. Jak się okazało, to był dobry wybór z powodu takiego, że ich środek obrony to była najgorsza właściwie część ich formacji. Dlaczego? Zobaczcie, Birki w bramce, okej.
Ale dalej, Zagadu Abraham. To nie są piłkarze światowej klasy. Mendy, Valencia na bokach, owszem. W pomocy również Weigl, Shahin, doświadczenie, młodość i na ataku Benteke, Chiesa, też młody zawodnik. Też to było bardzo dobre zestawienie dla nich w ataku, Benteke szczególnie. No ale w środku obrony mieli Abrahama i Zagadu, więc miałem tutaj szansę, ale na początku to właśnie Borussia pokazała, że nazwiska nie grają, bo Sebastian Rode, jeden z ostatnich zawodników, po którym byśmy się spodziewali takiego strzału, to on właśnie dał prowadzenie BVB w 16 minucie. Goście prowadzili po tym kapitalnym uderzeniu byłego zawodnika Bayernu Monachium. Bez szans bramkarz, no też bez szans właściwie obrona, bo po prostu kto by się spodziewał, że z takiej odległości Rode przymierzy aż tak łatwo i tak ładnie w dalszy róg bramki Frychtla. No po prostu strzał nie do obrony, powiedzmy sobie szczerze. Żaden bramkarz tego nie wyciągnie, ani Frychtl, ani Neuer. Ale po raz kolejny w końcówce połowy ruszyliśmy do ataku. Za pierwszym razem Carlos Lopez miał pecha, ale za drugim jak najbardziej szczęście. Piłka też nie do obrony, tym razem po naszej stronie. Teraz to my mamy taki strzał, gdzie bramkarz nie może nic powiedzieć. Carlitos przypominał sobie w najlepszy możliwy sposób. Strzela bramkę, mamy 1-1 i wracamy do gry. Borussia w tym spotkaniu nie była mocna. Oni, owszem, dawali dużo presji, dawali dużo pressingu, ale to nie była taka Borussia, po której bym się spodziewał, że będą naprawdę bardzo mocni. Po prostu byliśmy z tyłu naprawdę jak skała, to co mieliśmy zatrzymać, zatrzymywaliśmy i z czasem zaczęliśmy atakować. I zobaczcie, co nam się udało stworzyć. Dużo przestrzeni dla HD Newsa i no gol chyba sezonu, fenomenalny lob szwedzkiego napastnika. Piłkarze Borussii zaczęli robić te przestrzenie, te wolne przestrzenie zaczęły się tworzyć i to wykorzystałem. I teraz popatrzyłem, Birki się trochę wysunął, więc czemu by nie zaryzykować? Najwyżej przestrzelę, a tu proszę bardzo. Fenomenalny lob. Bramka łapie się za głowę. I prowadzimy 2-1 z Borussią. Czego chcieć więcej? No a Hadenius. Czapki z głów. Pokonujemy Borussię Dortmund. Kto by się tego spodziewał? 2-1 dla Hansy Rostock. Nasze pierwsze zwycięstwo od dawna. Drugie ogólnie w całym sezonie ligowym. To może być ten moment, gdzie zaczniemy naprawdę iść w górę. A to już początek grudnia, także już sezon w takim stanie zaawansowanym. Żeby tego było mało, to piłkarzem listopada został nie kto inny, jak reprezentant Hansy Rostock, Carlitos Lopez. No coś fenomenalnego. Kapitalny koniec miesiąca. Też trochę odbijamy się od tego dna, nie mamy zbyt dużej straty do tej części, gdzie walczyło te europejskie puchary. Mamy kilka punktów straty, ale właśnie to jest bardzo mała strata, kilka meczów dobrych, zwycięstwa, remisy, bez porażki przede wszystkim i będziemy w stanie spokojnie się utrzymać i powalczyć dalej też w pucharze Niemiec. Także na dzisiaj to było na tyle, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się tak spodobał, bo to jest taka trochę alternatywa, trochę coś innego. No cóż, lajkujcie, subskrybujcie, no i peace. Out. Aha, Max. Good.